Cześć, z tej strony Łukasz Kurowski. Odpalamy dla Was wraz z KTM sklep.pl motoporadnik, tips and tricks i takie tam inne różne rzeczy, tak żebyście obczaili, co się będzie działo po to, żeby Wasza jazda była bezpieczniejsza, płynniejsza, wydajniejsza i żeby nie męczyła oczu tych, co patrzą z boku. W dzisiejszym odcinku skupimy się na temacie ustawienia zawieszeń przedniego i tylniego w zależności od danej dyscypliny i terenu, w którym się poruszamy. Przednie zawieszenie, regulacja kompresji oznaczona COMP, komp, tłumienia odbicia pod nazwą REP, rebound, są to skróty anglojęzyczne, ustawienie w zależności do terenu. Wpuszczając Wasze lagi w półki zawieszenia, zmieniamy kąt i motocykl też inaczej nam będzie skręcał. Jeżeli wpuścimy lagę do góry, czyli wysuniemy w półkach, motocykl będzie troszkę krótszy, łatwiej Wam będzie skręcać w terenie twardym, na przykład na łące trawiastej, na odstoku. Lepiej ten motocykl będzie się zachowywał, będzie krótszy, ale też będzie miał tendencję do podbijania. Więc trzeba przeregulować zarówno ustawienie przednie i tylne, dopasować też tą geometrię tego motocykla. Wypuszczając lagi na równo na przykład, będzie ten motocykl stał nam wyżej, łatwiej będzie nam jeździć na przykład w piachu, będzie przód chętniej wstawał, a te dziury, jak wiecie, w piachu są głębokie i rozległe, więc na pewno będzie nam trochę łatwiej tym motocyklem po tych dziurach jechać. Ale motocykl będzie troszeczkę nam ciężej skręcał. Jeżeli chodzi o ustawienie zawieszenia w zależności od terenu, bardzo tutaj uogólnię temat. Na tory piaszczyste staramy się ustawić tłumienie odbicia, czyli ten rebound troszeczkę wolniej, żeby to koło nam nie pływało. Kompresja jest rzeczą indywidualną. Ja zawsze mam w moich amortyzatorach taki o-ring na ladę, tak zwany pilot. On nam pokazuje, informuje nas, w jakim skoku nasze zawieszenie pracuje. Zazwyczaj na torze crossowym nie jest błędem, jeżeli raz nam zawieszenie dobije. Problem się zaczyna, jeżeli nam dobija zawieszenie nagminnie. Mamy albo zbyt miękko ustawione hydraulicznie, albo mamy zbyt miękkie sprężyny, albo motocykl, który mamy, na przykład enduro, jest zbyt miękki do fruwania dużych lotów po 30, po 20 parę metrów, więc no tutaj trzeba naprawdę podejść ze zdrowym rozsądkiem do tematu ustawienia i do zastanowienia się, czy aby nasz motocykl nadaje się do takich tematów. Więc tak jak mówię, pilot nas informuje, jak nam to zawieszenie pracuje, w jakiej skali. W przypadku torów twardych ustawiamy troszeczkę ten powrót szybszy, ale też nie możemy przesadzić, bo zacznie nam koło latać na boki, gdzieś tam łapać tak zwaną szimę. Więc no tak jak mówię, mamy też czuć komfort do naszej jazdy. Każdy ma inną technikę jazdy, inną pozycję na tym motocyklu, więc nie możemy się siłować z tym motocyklem. Jeżeli jest za twardo i nas naprawdę mocno betonuje w przedramionach, to znaczy się, że coś jest nie tak i należałoby, nie wiem, poprosić kogoś z boku, żeby albo nas nagrał, skorygować tą pozycję, albo ewentualnie udać się do kogoś, kto siedzi w temacie zawieszeń i się na tej materii zna, mógłby nam coś doradzić. Ale tak jak mówię, ten o-ring nas informuje, jak to jest z tym naszym skokiem tego zawieszenia i czy wykorzystujemy ten skok zawieszenia do danego terenu w pełni. Jeżeli chodzi o ustawienie kierownicy, też ma to wpływ. Przy skręcaniu możemy sobie tą kierownicę trochę pochylić na siebie. Raczej baza wyjściowa to jest ustawienie, ja mam kierownicę z poprzeczką, poprzeczki równolegle do naszych lag. W przypadku zakrętów takich ciasnych albo na przykład kiedy potrzebujemy tego środka ciężkości bardziej z tyłu, możemy sobie tą kierownicę nachylić na nas. Odpowiednia wysokość też jest ważna, nie może być kierownica zbyt wysoka, bo w przypadku zakrętów ciasnych, jak będziemy mieli ustawienie zbyt wysokiej kierownicy, zacznie nam łokieć zewnętrzny opadać, przez co nie będziemy mieli tej linii w zakręcie w kolejnach głębokich
prowadzenie motocykla będzie dla nas utrudnione. No i co, w zasadzie, jeszcze bardzo ważna rzecz, ustawienie klamek też ma to duże znaczenie. Klamki nie mogą być ustawione za bardzo nisko, bo cała pozycja nasza powędruje do przodu. Będziemy bardziej topić przedni zawias, tył będzie nas podbijał. Cały środek ciężkości pójdzie do przodu, szczególnie na dohamowaniach i będziemy mieli w ogóle problem z kontrolowaniem motocykla w zakręcie. Ustawienia tylniego zawieszenia. Przede wszystkim musimy odpowiednio ustawić cak, czyli opad swobodny. Pomiar A, motocykl na podnośniku, tylne koło w powietrzu. Pomiar B, opuszczamy motocykl. I żeby to zrobić dobrze, to musi być motocykl czysty i zatankowany do pełna. Nie może być to robione na motocyklu ubłoconym albo na przykład na motocyklu, nie wiem, czystym z pustym zbiornikiem paliwa. Sami wiemy, że w przypadku motocykli enduro ten zbiornik ma 9,5 litra, więc jest to dodatkowa masa. Chyba że jeździmy super enduro, wyścigi są po 7 minut, to możemy sobie to poustawiać na mniejszej objętości tutaj naszego zbiornika, ale to dzisiaj nie o tym. Więc pomiar A, motocykl na kobyłce, na podnośniku. Pomiar B, opuszczamy, staramy się ustawić kliki mniej więcej w połowie, bujamy naszym motocyklem i najważniejsza rzecz, o którą należy zadbać, to ustawienie naszej linijki do pomiaru, czy tam metrówki. Ja zawsze metrówkę, to powiem Wam taki tips, przyklejam taśmą, żeby nam się nie przestawiała. W przypadku motocykla KTM i plastików fabrycznych mamy na błotniku napisany napis SAK, gdzie należy właśnie tą linijkę poprowadzić i odczytać pomiar. Drugi punkt staramy się zaznaczyć na naszej ośce, tutaj od koła. I raczej każdy z nas ma instrukcję obsługi, jaki ten sak w jego motocyklu powinien być. W KTM-ie są zawsze widełki tych 3-4 mm, żeby sobie ten sak dopasować. Raczej z nami, czyli pomiar C. Dobrze jest mieć też osobę, która nas przytrzyma na tym motocyklu. Powinien wynosić między 10 a 10,5 cm. W przypadku bawienia się w hard enduro, gdzie te motocykle też jeżdżą po potokach, jest trochę tego błota, tych liści i złapią, te ustawienia, które rekomenduje nam producent, możemy nie pilnować stricte tych ustawień tego sagu. Raczej też można pójść w tendencję troszeczkę luźniejszego sagu swobodnego, czyli nawet i do 4 cm, ponieważ ta prędkość i dynamika nie jest aż tak duża jak w przypadku toru crossowego czy nie wiem, cross country czy prób enduro. Tam jeździmy dużo wolniej, bo tam te prędkości są, tak jak wspomniałem wcześniej, drugi, trzeci bieg i potrzebujemy, żeby ta sprężyna nam bardziej pracowała z tym amortyzatorem i lepiła, no nie, więc tam możemy nawet pójść i pod 14 cm, śmiem tutaj zaryzykować. Łatwiej na pewno będzie też nam i w przypadku tych większych sagów można nawet pójść w troszeczkę twardszą sprężynę, żeby tam nie domykało nam tego amortyzatora w odbojnik, bo potrafi być taki, kurczę, nieprzyjemny strzał w pozycji siedzącej gdzieś na nerki, na plecy. Więc jeżeli chodzi o ustawienie tego sagu, w przypadku hard enduro można się pobawić różnymi ustawieniami, ale powiem Wam z doświadczenia, że nie każdy chce to robić. A czemu? Dlatego, że ustawienie sagu w warunkach polowych jest naprawdę trudne. To trzeba mieć po pierwsze metrówkę, to trzeba mieć przede wszystkim, kurczę, klucz do tego. Więc ja proponuję wszystkim i naprawdę polecam tak zwany preload adjuster, czyli szybkie napięcie wstępne sprężyny. Zaraz Wam to pokażemy, jak to wygląda. Jest to bardzo łatwa sprawa, bo możemy mieć kluczyk w naszym plecaku. Policzymy sobie w domu, ile obrotów to ile milimetrów. I cała operacja ustawienia sagu, opuszczenia bądź podciągnięcia trwa zaledwie do kilkudziesięciu sekund. Więc jest to naprawdę mega plus, jeżeli ktoś myśli o poważniejszym endurowaniu, poważniejszej jeździe na motocyklu i bardziej profesjonalnym podejściu do naszego tematu zawieszenia, więc nie ma się co tego urządzenia bać, bo naprawdę jest to mega wygoda. I uważam, że warto sobie to zamontować w Waszych motocyklach. Większość czołówki i zawodników właśnie tego typu rozwiązań używa, bo zaoszczędza nam to bardzo dużo czasu i mamy możliwość dodatkowej regulacji twardości
naszego zawieszenia. Ustawienia high speed i low speed, czyli śruba regulacji kompresji, to jest ta, o tu. Czyli tak, co to jest te high speed i low speed? High speed to jest uderzenia szybkie, jak to się ma do pracy naszego zawieszenia. W przypadku, gdybyśmy na przykład motocyklem endurowym skakali na torze albo mieli jakieś takie uskoki, albo ta jazda by była dynamiczniejsza, czyli na przykład nie, byśmy mieli jakiś potok z jakimiś takimi uskokami, gdzie byśmy mogli śmiało gdzieś tam skoczyć i by mocno nam biło w odbojnik, a mielibyśmy powiedzmy komfort jeżdżenia, powiedzmy sobie takiego brodzenia po tych potokach czy gdzieś tam na podjazdach, a czasem by nam przy tej większej dynamice nam mocno uderzyło tym kołem i odczulibyśmy to w plecach, należy przeregulować high speed w prawo. Tam mamy praktycznie od 2,5 do 3 obrotów, w niektórych amortyzatorach i nawet więcej. Są też stroiki tuningowe, akcesoryjne, gdzie nawet i mamy do 8 obrotów. Taki akurat stroik ja mam u siebie, zawsze jest to większe pole dla osoby, która porusza się w różnym terenie, żeby sobie przestroić ten amortyzator. Mamy też śrubę low speed, czyli te uderzenie, przymknięcie stroika kompresyjnego i tego przepływu, gdzie od razu to czuć praktycznie pod ręką. No i mam jeszcze tłumienie odbicia na dole, gdzie regulujemy to, gdzie jest ta szybkość odbicia. W przypadku motocykli japońskich, regulując tą śrubką na dole, też odczuwamy, że amortyzator jest twardszy. W moim KTM-ie jest zastosowany, i fabrycznie zresztą jest zastosowany, zamykająca nakrętka, która ma taką blaszkę, gdzie praktycznie te regulacje są od siebie tak jakby mniej zależne. I na tym się dzisiaj skupimy. Ustawienie zawieszenia, tak jak mówię, rzecz indywidualna. Jeżeli mamy ustawiony sak niższy, na pewno łatwiej nam będzie w przypadku jeżdżenia po piachu przenosić ten przód, ale też nie możemy przedobrzyć zbyt wysokim sagiem statycznym, bo zaczniemy wchodzić tutaj w uderzenia na odbojnik. I też będzie ta jazda nieprzyjemna, mniej bezpieczna. Także robimy to z głową, ze zdrowym rozsądkiem i też musimy zastanowić się, co chcemy osiągnąć. Najważniejszą też rzeczą jest, żeby mieć świadomość, że kiedy ustawimy sobie nasz sak prawidłowo, to żebyśmy go skontrolowali co jakiś czas, co miesiąc, co półtora, ponieważ sprężyna też ma to do siebie, że traci swoje właściwości i ten sak może ulec zmianie. No i najważniejsza rzecz, pilnowanie serwisu, to jest bardzo ważne. W przypadku jeżdżenia około, nie wiem, 100 godzin rocznie, trzeba co najmniej maksymalnie co 50 wymienić ten olej. To już jest taki deadline. Ja osobiście wymieniam olej w zawieszeniu między 10 a 15 motogodzin. 20 raczej mi się nie zdarza. I teraz ktoś mi tutaj powie, że bo ty jeździsz dynamicznie i ty więcej oczekujesz. Owszem, tak, ale w przypadku, jeżeli ktoś jeździ po górach, gdzie jest bardzo dużo tych kamieni i to zawieszenie cały czas pracuje, albo jeździ cross country, gdzie te wyścigi są ponad półtorej godziny, to trzeba plus jeszcze koło zapoznawcze, a sami wiecie, że na cross country zawsze są dziury, fale, to zawieszenie przez te półtorej godziny cały czas jest zagrzane. Tylny amortyzator grzeje się ponad 80 stopni, jak i nie więcej. No i sami wiecie, że ten olej szybko traci właściwości, co przekłada się na to, że to zawieszenie nie pracuje nam tak płynnie. No mam nadzieję, że w tym odcinku troszeczkę wam otworzyłem oczy na wasze zawieszenie dotyczące ustawień, ewentualnie serwisu, no i tego sagu, który jest tematem bardzo rozległym. Nie pękamy i oramy. Pozdrawiam was bardzo w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.